Moskiewski Kreml. Do niedawna symbol władzy absolutnej. Marzeniem czerwonych carów było zdyscyplinowane społeczeństwo utrzymywane przez nich pod całkowitą kontrolą. To marzenie zainspirowało George'a Orwella do napisania mrocznej powieści o przyszłości pod tytułem Rok 1984. Jesień 1998. Kolejny kryzys w Rosji. 7 lat po upadku komunizmu. Skutki przemian gospodarczych przytłaczają obywateli, podobnie jak ślady trwającego ponad 70-leci starego systemu. Ten system był jak krępująca ludzi sieć spleciona z otwartego przymusu i utajnionej kontroli. Informacje o jego metodach, jak te o stalinowskich łagrach, obiegły cały świat. O innych opowiadają osobiście same ofiary, ale czynią to rzadko. Na tej ziemi wielu ludzi czuje się ofiarami. Ofiarami otwartych konfliktów zbrojnych, politycznych prześladowań i tajnych eksperymentów psychiatrycznych, a także ciągłego strachu przed Wielkim Bratem. Ten chłopak to ofiara wojny czeczeńskiej, żołnierz i uciekinier z oblężonego Groznego. Mama płakała i dziękowała mu za wszystko, co dla nas uczynił. Jeszcze rok temu z powodu szoku wojennego Sasza nie mógł mówić, poruszać się samodzielnie, miał zakłócenia wzroku i słuchu. Tradycyjna psychiatria odmówiła mu terapii i skazała na wegetację lub powolną śmierć w zamkniętym zakładzie. Wygodnie ci, tak? Możesz spokojnie siedzieć, oparłszy głowę. Za chwilę zacznie się kolejny zabieg z serii, która prowadzi chłopaka do całkowitego wyzdrowienia. Narzędziem terapii jest odpowiednio zaprogramowany komputer, który poprzez system impulsów zwraca się bezpośrednio do podświadomości pacjenta. Zabieg nazywany przez wynalazcę psychokorekcją odbudowuje z ruin psychikę człowieka, który przeżył więcej niż mógł wytrzymać. Cyfry na ekranie są po to, by stale angażować świadomą uwagę pacjenta, tak żeby nic nie zakłócało komunikacji między komputerem a podświadomością chorego. Twórcą metody uzdrawiającej Seriorze i jego lekarzem jest członek Akademii Nauk profesor Igor Wiktorowicz Smirnow, wnuk Berii, urodzony w stalinowskim więzieniu, dzisiaj jeden z najwybitniejszych żyjących rosyjskich psychiatrów, sławny nie tylko w Rosji. Z jego usług korzystało już amerykańskie FBI, o czym rosyjska telewizja donosiła z dumą wiosną 1993 roku. Wejko w stanie Teksas. Siły porządkowe zablokowały budynki totalitarnej sekty Davida Koresha. Pertraktacje na temat poddania się utknęły w martwym punkcie. I wtedy kierownictwo FBI zwróciło się o pomoc do moskiewskiego naukowca Igora Smirnowa. Ta renomowana instytucja bardzo poważnie potraktowała jego umiejętności oddziaływania na zachowanie członków sekty poprzez podświadomość. Smirnow, przywieziony na miejsce akcji, zaproponował plan rozmiękczenia członków sekty przed ostateczną konfrontacją. Chciałem wtedy zastosować apel bliskich krewnych, dzieci i rodziców w rodzaju: mamo, wychodź, kochamy cię, czekamy na ciebie. Odpowiednio dobrane do każdego z członków sekty, którzy przebywali w tych zabudowaniach. Ale te apele powinny były być przetworzone w odpowiedni sposób. Zamienione komputerowo za pośrednictwem określonych programów w sygnał podobny do szumu, którego świadomość nie odbiera, lecz mózg na nie reaguje. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji ekstremalnych, w tym również tragicznego rozwoju wydarzeń. Poprzez program telewizyjny, radiowy, poprzez linie telefoniczne sekta Davida Koresha miała być poddana nieświadomej psychologicznej presji grupowej. Ale FBI też było pod presją. Smirnowowi nie dano szansy. 3 dni po tym, jak osiągnęliśmy porozumienie z szefem służby technicznej FBI,
Amerykanie niespodziewanie zrezygnowali ze swojej decyzji odczekania przez tydzień, jak o to prosiłem, póki to wszystko zostanie zainstalowane. I zastosowali jedynie jeden z komponentów mojej metody, a mianowicie apele bliskich krewnych w zupełnie otwartej formie. Zainstalowano głośniki i zaczęto to wszystko emitować wprost. Potem wydarzyła się tragedia. Wtedy to po raz pierwszy opinia publiczna dowiedziała się, czym zajmuje się tajemniczy profesor. Oprócz setek nowych pacjentów w całej Rosji, u uczonego pojawiła się klientela o zupełnie innych potrzebach. Czy zwracają się do pana lub może zwracali się kiedykolwiek politycy z prośbą, by pomógł im pan w przeprowadzeniu kampanii wyborczych? Oczywiście. Teraz rozpoczęła się kolejna fala próśb, bo niedługo wybory prezydenckie. Nasi rosyjscy politycy są niewykształceni i niecywilizowani. Tym niemniej jest to bardzo przebiegły i zapobiegliwy rodzaj ludzi. Nie powstrzymają się nawet przed tym, by za pomocą na przykład naszych środków zrobić durni z całego narodu, byle dostać się do upragnionego fotela. Nie jestem zwolennikiem popierania tego bydła. Nigdy, w żadnych okolicznościach. Nie, tego nie zrobię. Ale technicznie jest to możliwe. Możliwe. Prowadziliśmy badania nad grupami zdrowych ochotników i rzeczywiście w sytuacjach konieczności natychmiastowego wyboru z dużym prawdopodobieństwem można zmieniać zachowania grupowe. Ten człowiek nie był ochotnikiem, a mimo to swego czasu poddano go eksperymentom. Mężczyznę w dżinsowej kurtce nazywają rzecznikiem moskiewskich zombie. Nikołaj Iwanycz Anisimow. Były bokser, były dysydent, były więzień KGB. Ci ludzie przywykli do oglądania się za siebie. Często zmieniają adresy i życiorysy. Nieufni, trzeba czy nie. Ciążą na nich cienie sowieckiej przeszłości. Jest ich w Moskwie dziesiątki tysięcy. Wśród nich są też ofiary tajnych eksperymentów i ofiary strachu przed wszechwładzą orwellowskiej policji myśli. Ich właśnie reprezentuje Nikołaj Iwanycz. To był dawniej lokal ich organizacji. Rok temu pomieszczenie zabrały władze Moskwy. Mężczyzna z papierosem to strażnik, broniący tamtym ludziom wstępu do budynku. Organizacja ma ponad 1000 członków i dostaje listy z całej Rosji. Kilkadziesiąt co tydzień. Wszystkie czyta Nikołaj Iwanycz, który urzęduje tu na ulicy przez 2 godziny w każdą środę. Rzadko ktoś przychodzi na spotkanie. Ludzie ciągle się boją albo nie mają sił. Sprawa zombie jest lekceważona przez władzę, a wszystkim informacjom się zaprzecza. Dla większości ludzi pozostaje jakąś nieprzyjemną, wstydliwą tajemnicą. Również tajemnicą otoczone jest to moskiewskie laboratorium, nie wiadomo przez kogo finansowane. Te zdjęcia pochodzą sprzed 3 lat. Wykonano je do dokumentalnej serii filmowej, której realizację rosyjska telewizja wstrzymała, nie podając przyczyn. Uczeni, którzy prowadzą tu eksperymenty, nie garną się do kamery. Laborantka przedstawia się jako Wiera. No więc nasz aparat koryguje biopole ludzkie. Nie tylko koryguje, lecz również leczy. Dla każdego chorego wykonujemy indywidualny program terapeutyczny. Obiekt eksperymentu Wiera nazywa na wszelki wypadek pacjentem, mimo że laboratorium nie jest placówką leczniczą. Obecnie potrafimy za pomocą tego aparatu ALO-15T zaaplikować choremu dowolny farmaceutyk. Proszę powiedzieć, bo widzę, że ściany tego pomieszczenia są ekranowane. Jakie procesy fizyczne tu się odbywają? Tak, ekranujemy ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ani z leczeniem, ani z leczonymi tu chorobami. Po to, by te programy oraz chorzy nie oddziaływali na innych. Przecież to wszystko ma swoje promieniowanie. Chronimy ludzi i siebie. Nazywa pani fiolkę w tej kasecie programem,
a tam jest jakiś płyn. To jest programator. A cóż to jest? Gdy to opatentujemy, ujawnimy. A zatem jest to płyn zawierający pewną informację. Ma pan absolutną rację. Jest to programator informacyjny. Czyli informacja jest transmitowana do ciała chorego? Tak. Czy mogłaby pani to bliżej wyjaśnić? Za pańskim pozwoleniem nie zrobię tego. Tego rodzaju badania naukowe poprzednio kontrolowali komuniści. Dzisiaj ci sami naukowcy operują na wolnym rynku w sytuacji bezprawia. To, co obecnie robimy i to, co stosujemy od dłuższego czasu z określonego punktu widzenia, może być traktowane jako broń. W większości krajów świata jest to dosyć dobrze kontrolowane i zakazane. W Rosji, jak na razie, można robić wszystko, co się tylko chce. Jedyną barierą jest moralność osoby posiadającej tego rodzaju technologię. Metody zdalnego sterowania ciałem i duszą człowieka za pomocą środków elektronicznych nazywa się w Rosji obróbką psychotronową. Oto domowym sposobem sklecony hełm do ochrony głowy przed falami niskiej częstotliwości. Mieszkańcy niektórych domów w tej okolicy skarżą się na dolegliwości charakterystyczne dla ofiar psychotronowych eksperymentów, w tym także Irina Kozłowa. Irynę wraz z nami odwiedza inżynier elektronik Andrzej Sliepucha, też mieszkaniec osiedla i też ofiara zombirowania. Twierdzi, że eksperymentowano na nim już w latach 50. Rzeczywiście był niegdyś więźniem stalinowskich obozów i KGB. W tej klatce sypia Irina Kozłowa, aby się osłonić przed wpływami z zewnątrz. Widząc nasze niedowierzanie, Irina pokazuje zaświadczenie wystawione jej przez Międzynarodowe Centrum Psychiatryczne o pełni zdrowia psychicznego. Irina pracowała w moskiewskiej prokuraturze i została z niej zwolniona za protest przeciwko niszczeniu drażliwych materiałów dowodowych. Gdyby nie ten sprzęt, już dawno byłabym na cmentarzu. Kiedy oni zaczynają oddziaływać mi na głowę, to przez kilka dni człowiek czuje się, jakby przebywał w stanie nieważkości. Nie da się szybko i gwałtownie odwrócić głowy, bo w głowie się kręci. Przez pierwsze 2-3 lata oddziaływania psychotronowego nie da się go odczuć w sposób wyraźny. Potem organizm jednak ulega destrukcji i zaczyna się gwałtowna reakcja wszystkich organów. A co z nerkami, sercem? Czy ma pani dolegliwości serca? Oni robią to tak, że wszystko się kołysze, zaczyna walić, jakby coś tam drgało. Arytmia to typowe objawy. Albo wywołują ostry ból, albo zaczyna drgać. Jest to reakcja na promieniowanie o częstotliwości mniej więcej 3 MHz. Oddziaływuje ono na ośrodki, które sterują pracą serca. To jest taki stan, że głowa jest ciężka, wszystko z rąk wypada. Nagle odczuwa się ból tu i tam. A jak się pójdzie do lekarza, niczego nie znajdują. No więc są to takie dziwne rzeczy. Wszystko tu się zdarza. Całkowity brak zdrowia. Kiedy trzeba, nic nie jest się w stanie zrobić. A jak się pójdzie do lekarza, niczego nie znajdują. Opuszczając mieszkanie Jeliny, zastanawialiśmy się, czy w ogóle możliwe jest wywoływanie aż tak silnych reakcji fizycznych drogą zdalnego wpływania na psychikę. Pytamy profesora Smirnowa, czy zetknął się z podobnym przypadkiem podczas swej wieloletniej praktyki klinicznej. Widziałem na przykład mającą 52 lata pacjentkę dosyć znanego lekarza, utytułowaną i obsypaną honorami. W ciągu tygodnia niespodziewanie straciła włosy, paznokcie, rzęsy, brwi. Została całkowicie sparaliżowana z wyjątkiem dłoni prawej ręki. Jej nieartykułowane dźwięki mało przypominały ludzką mowę. Gryzmoląc prawną dłonią na papierze, potrafiła ona wytłumaczyć, że był to skutek oddziaływania na nią broni psychotronowej. Formalnie postawiono jej diagnozę, uszkodzenie naczyń mózgu, ale ona tego nie ma. I poza tym, z jakiej przyczyny mogłoby nastąpić tak błyskawiczne uszkodzenie? Tu mimo woli zaczyna się na poważnie myśleć o tym, że naprawdę jest gdzieś jakiś przestępca, który po cichu sąsiadów w innym mieszkaniu napromieniowuje przez ścianę radioaktywnym kobaltem. Andrzej Sliepucha przedstawia nam środki, które stosuje sam dla ochrony przed niechcianymi wpływami.
Autorzy zaniechanej serii filmów dokumentalnych w telewizji rosyjskiej nazwali go wiarygodną ofiarą obróbki psychotronowej. Jest on także autorem publikacji na ten temat. To są tak zwane elementy osobistej ochrony przed oddziaływaniem psychotronowym. Na rękach mam pewnego rodzaju czujniki. Na tej ręce również. Oraz tutaj na poziomie kolan. Wszystko jest połączone we wspólny system elektroniczny. Skrzyneczka ma wielkość odbiornika tranzystorowego. Rzecz polega na tym, że psychotronowa obróbka mózgu za pomocą fal radiowych prowadzona może być z użyciem fal o określonej frekwencji i szczególnie szerokim paśmie przenoszenia. Generator psychotronowy jest podłączany bezpośrednio do infrastruktury sieciowej w mieszkaniu, na przykład do sieci telefonicznej, radiowej i tym podobnym. W tym przypadku powinien pan, powiedzmy, że jest to najprostszy schemat, powinien pan zainstalować filtry na wejściu tych komunikacji. Mogę wam je zademonstrować. Andrzej oprowadza nas po swoim mieszkaniu, które zamienił w twierdzę obrony przed sygnałami psychotronowymi. Z sobie tylko znanych materiałów zbudował filtry na wyjściach wszystkich linii sieci usług i zaopatrzenia dla telefonu, radia i elektryczności. Fachowcy potwierdzili nam, że rzeczywiście za pomocą takich środków można się bronić przed falami radiowymi o niskiej frekwencji, mogącymi ewentualnie negatywnie wpływać na organizm. Pozostaje jednak pytanie, komu może zależeć na maltretowaniu tego człowieka? Czy jest on rzeczywiście ofiarą jakichkolwiek tajemnych eksperymentów, czy też ofiarą narastającej manii prześladowczej mającej podstawy w prześladowaniach doświadczonych za stalinizmu? Tu jest moje laboratorium, a raczej warsztat. No więc próbuję konstruować taki sprzęt, o którym mówiłem, by pomagać ludziom, którzy cierpią z powodu oddziaływania psychotronowego. Inżynier Slepucha wyjaśnia nam, jakich zmian trzeba dokonać w najprostszym odbiorniku tranzystorowym, aby ten zaczął funkcjonować jako miernik fal niskiej frekwencji. Andrzej łączy to urządzenie z metalową taśmą na swoim ramieniu, tak, aby powstał obwód zamknięty i włącza je, żeby sprawdzić, czy w pobliżu nie znajduje się jedno ze źródeł tak zwanej obróbki psychotronowej. To, co słychać, to szum znajdującego się gdzieś w pobliżu generatora. Załóżmy, że tak właśnie jest. Co za tym może stać? Rosja jest liderem pod względem ilości wirusów komputerowych wytwarzanych w niej co roku. Znaczy to, że mamy kolosalną ilość niesamowicie aktywnych, ale absolutnie niewykorzystanych umysłów, które wyrażają siebie przez wytwarzanie zła. Niepohamowany rozwój psychotechnologii dzisiaj można porównać do stanu, powiedzmy, badań atomowych na samym ich początku. Wyjaśnień poszukujemy w tajnie chronionych materiałach filmowych udostępnionych nam w zaufaniu. Są to filmy informacyjne i szkoleniowe powstałe na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji. Tutaj znajdujemy potwierdzenie istnienia generatorów psychotronowych i ich szkodliwego działania. Cała historia konstruowania rozmaitych generatorów psychotronowych jest powiązana ze śmiercią ich konstruktorów. Oczywiście nie każdy z nich zginął, ale jednak wystarczająco często, by było to statystycznie ważące. Odbywa się to w czterech etapach. Pierwszy to niedomaganie i osłabienie funkcji życiowych. Drugi to utrata zdolności logicznego myślenia. Trzeci utrata orientacji w przestrzeni i wreszcie czwarty utrata świadomości. Inny film archiwalny pokazuje porzucone laboratorium psychotronowe w Zielonogradzie. Zginęli w nim niezwariowani eksperymentatorzy poświęcający się swemu dziełu, wyjaśnia komentator, lecz rodzina z czworgiem dzieci mieszkająca w sąsiedztwie. Zachorowali i umarli.
Jedyny ślad po poszukiwanych dziś przez policję uczonych to figurka Buddy i zdjęcie z naukowej podróży do Tybetu. Kto finansował te badania, też nie wiadomo. Rukowodziciel laboratorium z buddyjskimi monachami. Fotografia także charakterna. Węglowe kopalnie Workuty z czasów stalinowskich represji. Ta panorama milionom Rosjan przypomina najgorsze chwile w historii ich kraju. Andrzej Slepucha zachował jeszcze inną pamiątkę z obozu. Po raz pierwszy z tym, co się obecnie nazywa oddziaływaniem psychotronowym, zetknąłem się w roku 1954, gdy w listopadzie zostałem przewieziony z obozu karnego, a siedziałem w łagrze z artykułu politycznego i umieszczony w jednoosobowej celi wewnętrznego więzienia KGB ZSRR na Łubiance. Po około 2 tygodniach nieprzerwanego przebywania w tej celi, pewnego ranka nagle poczułem silne szumy w głowie i zacząłem mieć bardzo mocne halucynacje dźwiękowe i wzrokowe. To, że sowieckie tajne służby prowadziły eksperymenty psychologiczne na aresztowanych dysydentach, później od lat 70. przestało być tajemnicą. Slepucha przywołuje jednak przykład ewentualnych manipulacji psychotronowych z najnowszych czasów i to na najwyższym poziomie. Pamiętacie może, kiedy Aleksander Wasiliewicz Korżakow, ówczesny szef ochrony osobistej prezydenta Jelcyna w lutym 1991, ujawnił w radiu z oburzeniem, że obok gabinetu Jelcyna odkryto pokój z dużą ilością jakiegoś sprzętu elektronicznego, a gdy zerwano panele podłogowe w gabinecie Jelcyna, znaleziono i tam jakieś specjalne anteny. Pod pomnikiem Puszkina w centrum Moskwy ludzie poddawani w przeszłości eksperymentom zniekształcającym osobowość próbują zwrócić na siebie uwagę przechodniów. Ale mało kto zatrzymuje się przy dramatycznych plakatach i klepsydrach donoszących o śmiertelnych ofiarach psychotronowych eksperymentów. W masie problemów codziennej egzystencji, jakie trapią dziś Rosję, te sprawy wydają się mniej ważne. Zdjęcia przedstawiają Nikołaja Iwanycza w różnych stadiach psychotronowej obróbki, która pozostawiła także ślady na jego ciele. Psychofaszyzm, głosi oskarżenie na plakacie. Czasami ktoś starszy zapyta o szczegóły. Dla młodych to zupełnie obcy świat. W gruncie rzeczy prawdę o eksperymentach z ludzką psychę znają ich oprawcy i ewentualnie niektóre ich ofiary. Ten film został wyprodukowany przez rosyjskich uczonych jako materiał demonstracyjny na użytek najwyższych władz Korei Północnej. Jednym z tych uczonych był profesor Smirnow. Dziś odsłania przy nas tajemnicę manipulacji ukrytej w tym niewinnym obrazku. Aby ją w nim odnaleźć, trzeba znać właściwy kod. Ten film został sporządzony, aby pokazać, jak można myśl, obraz lub sugestie wmontować w zupełnie inny kontekst. Ktoś, kto będzie oglądał taki materiał, będzie uświadamiał sobie jedynie obraz maskujący, na przykład dowolny program telewizyjny albo jakąś reklamę. A jednocześnie będzie on w tym samym czasie odbierał jeszcze informację dodatkową, która jest ukryta przed świadomością. Po rozkodowaniu tej informacji będziemy mogli ujrzeć ten dodatkowy obraz. Oto on. Nie chodzi tutaj już o ten trwający ułamek sekundy obrazek, którego używano przed laty w amerykańskich filmach reklamowych. Metoda najpierw dozwolona, potem zakazana. W odróżnieniu od niego, wprowadzane tutaj zakodowane sugestie są niewykrywalne. Niech państwo spróbują ocenić stopień zagrożenia, jeżeli będzie to się odbywało na przykład w telewizji państwowej, gdzie taki materiał obejrzą miliony ludzi, a w dodatku będzie on powtarzany codziennie, powiedzmy przez miesiąc, sącząc określone sugestie w mózgi widowni.
Z takim niebezpieczeństwem skonfrontowane zostało pierwsze od prawie 100 lat pokolenie rosyjskie, które nie zaznało komunizmu. Oni rwą się jednak do dawniej zakazanych owoców. Nie chcą znać granic swojej wolności ani zakazów. W kraju wkraczającym na drogę swobody myśli i słowa to łakomy i łatwy kąsek dla różnej proweniencji współczesnych szamanów od uzdrawiania społeczeństw. Jednym z nich jest ten pan. Pułkownik milicji Wiaczesław Michajłowicz Zanikow. W Afganistanie pomagał lotnikom przezwyciężać bojowy stres. Dziś prowadzi Centrum Psychofizjologii Szkolące Żołnierzy Sił Specjalnych. Tutaj też pracuje się z podświadomością człowieka. Tyle, że miast leczyć choroby, jak Smirnow, obniża się wrażliwość na stres, wzmacnia posłuszeństwo i umacnia wolę. Czytaj, bezwzględność w wykonywaniu zadań. Pacjent na zdjęciu to nie tylko zdrowy ochotnik, to oficer sił specjalnych w trakcie psychologicznego treningu do niebezpiecznych zadań. Można uznać, że jesteśmy w prawdziwej fabryce zombie. Jest to stan spokoju w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji. W każdych okolicznościach. Będzie pan zachowywał samokontrolę. Pański organizm będzie funkcjonował stabilnie w każdych, nawet najbardziej skomplikowanych okolicznościach. W każdym mięśniu. W każdej komórce pańskiego organizmu, teraz i zawsze, czuje pan przyjemną i spokojną energię w każdej pojedynczej komórce. Ten stan zachowa pan w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji. Spokojna pewność siebie. Spokojna pewność siebie w każdej sytuacji. Uważam, że jeżeli jest to robione w imię dobra, to nawet jeśli boskie siły istnieją, to nie obrażą się one na nas za te eksperymenty i za nowo rozwijane metody, które stosujemy, by pomóc człowiekowi w zachowaniu zdrowia. Do dzisiaj wypracowaliśmy kolosalny materiał statystyczny dotyczący ponad 10 tysięcy osób i nie mieliśmy negatywnych przypadków efektów ubocznych. W tym samym ośrodku znajdujemy dalsze dowody troski o psychiczne zdrowie człowieka. Która pozwoli tę aparaturę zrobić kosztopodwiżnego kompleksu. Ta aparatura, jak również wspaniały rozwój techniczny eksperymentów, stał się możliwy przez zamówienie Ministerstwa Obrony. Ruchomy kompleks to kontener, który składa się z sali biorezonansowej, pomieszczenia na sprzęt, pokoju dla chorych oraz specjalnego gabinetu biomanualnego. Ma standard ogólnoeuropejski, długość 12 metrów, wysokość 3 i szerokość 3 metry. To jest transporter, który można zainstalować wszędzie. Ma on zautomatyzowane urządzenia klimatyzacyjne. Można go zainstalować zarówno na biegunie, jak i na równiku. Tam, gdzie się zechce. A dlaczego właśnie wojskowi zainteresowali się tego rodzaju projektem? Dlaczego wojskowi? Ponieważ interesuje ich problem rehabilitacji psychicznej oddziałów w warunkach pola bitwy. Co pozostanie z rosyjskiej duszy po jej przejściu przez taki kontener, gdzie komputer zaprogramowany na oczyszczenie podświadomości zamieni uczucia i ludzkie odruchy w rzędy dających się korygować cyfr i wykresów? Oto sporządzony przez profesora Smirnowa komputerowy obraz podświadomości człowieka. Graficzny zapis duszy. Ma do niej dostęp każdy, kto ma dostęp do komputera. Ma nad nią władzę każdy, kto zna program i umie się nim posługiwać. Wystarczy tylko ściągnąć obiekt w zasięg władzy aparatury. A może jednak istnieje metoda przesyłania ukrytych wiadomości na odległość? Zdaniem Smirnowa istnieje.
Można wmontować pewną sugestię, formułę sugestii, jak mówimy, podświadomą fabułę do każdego szumu o niskiej częstotliwości, na przykład tego, który słyszymy w słuchawce telefonicznej, nawet do hałasu młota pneumatycznego, nie mówiąc już o tym, że z dziecinną łatwością robi się to z audycją radiową lub utworem muzycznym. To się robi tak. Uwaga, uwaga. Tu mówią Niemcy. Za 5 minut wykończymy Hitlera. Oto nagraliśmy pewien plik akustyczny. Który możemy odsłuchać z komputera. Niczego szczególnego w tym nie ma. Teraz nadamy temu plikowi formę adresowaną do podświadomości. Otrzymamy plik, który będzie miał formę szumu. Z pierwotnym plikiem łączy go rytm, ale rozróżnić w nim moich słów już się nie da, prawda? Jednakże mózg nie zazna spokoju, póki ich nie rozkoduje. Także i my potrafimy je zdekodować pod warunkiem, że dokonamy odwrotnych przekształceń. Zapisałem ten plik, zaraz go odtworzymy. Oto on. Posłuchajmy jeszcze raz. Tak, to jest ten szum, a teraz go zdekodujemy. Mimo że mój głos będzie nieco zniekształcony, mam nadzieję, że da się rozpoznać. Gdyby jednak to wszystko zamieścić w przesłaniu adresowanym do dużej liczby ludzi, na przykład w telewizji, w kinie lub w radiu, wtedy uważam, możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Znów telefon nie działa jak należy. Sam z siebie wybiera numery. Rzecznik moskiewskich zombie wyjaśnia kłopoty z telefonem tym, że mieszkanie znajduje się w polu działania psychotronowego generatora. Weroniko Władimirowno, znów wybiera jakiś inny numer. Chciałem zadzwonić do Czirkowej. I co, nie wybiera tego numeru? Nie, wybiera zegarynkę, do której pani ostatnio dzwoniła. Jakby go ktoś zaprogramował. Mam mieszkanie pod ochroną. Dzwonię do nich, a odpowiada mi zegarynka. Znów dzwonię, w ogóle nie wybiera. A ja wczoraj zadzwoniłem do Czirkowej i wylądowałem na cmentarzu. Na cmentarzu? Na cmentarz cię wysłali? Mikołaj Iwanycz nie płaci komornego i nie ma pieniędzy na jedzenie. Ta starsza pani, emerytowana biolog, utrzymuje ich dwoje ze swojej żałośnie niskiej emerytury. Czyni to przez solidarność z ruchem zombie, jako że sama spędziła wiele lat w obozach i praktycznie przez całe życie była politycznie prześladowana. Po prostu chcę pani powiedzieć, że kontakty ze mną są niebezpieczne. Trzeba wszystkich unikać, więc ciągle pani powtarzam, mniej mówić. Lepiej ode mnie znasz się na tym. Nie od razu musi coś być, ale pojawia się jakaś wrogość i takie tam stosunki. Lepiej nie rozmawiać. Nikt nie wie, w ilu moskiewskich mieszkaniach albo zgoła w całej Rosji żyje ludzi, którzy do dzisiaj odczuwają strach przed swobodnym mówieniem. Ludzi bojących się własnego cienia. Nikt też nie potrafi powiedzieć, ilu pośród nich jest ofiarami podejrzanych eksperymentów na psychę, a ilu ofiarami jedynie strachu przed tego rodzaju manipulacjami. To, czego na całym świecie ludzie boją się najbardziej i słusznie według mnie, to ingerencji w duszę. Inaczej być nie może. Ostatecznie lepiej jest stracić ciało niż nieśmiertelną duszę. Możemy sobie wyobrazić, że jakiś rosyjski, czy powiedzmy irański, albo jakikolwiek inny szatan wejdzie w posiadanie takich oto środków technicznych,
i odpowiednich pieniędzy umożliwiających wchodzenie do każdej istniejącej sieci komputerowej, do każdej istniejącej stacji radiowej lub telewizyjnej, nawet bez przecinania kabli. Może on przechwytywać fale eteru i montować w nie dowolne sugestie. Jeśli będzie to czynił przez dostatecznie długi czas, treść przekazu zacznie się kumulować w umysłach ludzkich, a wtedy z pomocą dodatkowych środków można ich sztucznie skłonić do tego, by robili, czego życzy sobie złoczyńca. Dlatego te obawy są całkiem słuszne. Oglądając te zdjęcia, wiele osób będzie się zastanawiać. Oto człowiek twierdzi, że jest od co najmniej 15 lat poddawany obróbce, a tymczasem jego wyjaśnienia są wystarczająco logiczne i analityczne i wygląda całkiem nieźle jak na swoje prawie 70 lat. Trzy razy byłem w stanie śmierci klinicznej, wywołanej oddziaływaniem szczególnego rodzaju drgań elektromagnetycznych, które prowadziły do bardzo mocnych krwotoków wewnętrznych i dużej utraty krwi. Po prostu udawało mi się szybko trafiać na pogotowie, a im udawało się mnie ratować. A po drugie, już co najmniej od 7 lat z sukcesem stosuję te sposoby obrony, które demonstrowałem. Jedziemy do kliniki Korsakowa, najstarszego szpitala psychiatrycznego Rosji w Bolszoj Pirogowce. Tutaj też znajduje się Instytut Psychotechnologii, założony 10 lat temu przez profesora Smirnowa. W ciągu tych lat Instytut miał ponad 3000 pacjentów, którzy dobrowolnie poddali się tak zwanym operacjom na otwartej podświadomości, jak określa się wypracowaną tutaj metodę. Należy do nich także Olga. Brałam narkotyki od mniej więcej 3 lat, a przez ostatnie 1,5 roku usilnie starałam się z tym skończyć. Byłam na odwykach we wszystkich możliwych szpitalach, ale nigdzie terapia nie przyniosła efektu. W trakcie jednej z tych wędrówek zaaplikowano mi środek, który wprawdzie nie wywoływał wprost halucynacji, ale pozwalał na zajrzenie we własną podświadomość, we własne życie od początku do końca. Miałam wtedy realne poczucie, że być może nie zdołam stamtąd powrócić, jakbym nie tyle umierała, co oddalała się gdzieś w nieznane. Procedura trwa około minuty, ale niektórym wydaje się, że ze 3 lub 4 godziny. Leczona byłam w ten sposób mniej więcej przez 1,5 miesiąca i teraz czuję się dobrze. Muszę podkreślić, że jestem dzisiaj wolnym człowiekiem, bo potrafię narkotykom powiedzieć nie. Klinika profesora Smirnowa. Ten chłopiec pod narkozą od 4 lat jest narkomanem. Właśnie oczekuje na jedyną w swoim rodzaju bezkrwawą operację, która uwolni go od uzależnienia. Przez głośniki komputera do podświadomości chłopca płyną zakodowane polecenia, które zmuszają mózg do konfrontacji z najgorszymi doświadczeniami jego życia. W nich kryje się przyczyna jego narkomanii. Przeżycia są tak silne, że czasami serce chłopca przestaje bić. Stąd narkoza i zespół specjalistów gotowych do reanimacji. Polecenia zakodowane są w odgłos bicia serca pacjenta. Operacja potrwa kilka minut. Pacjent powtarza wielokrotnie jedno słowo, które ma dla niego kluczowe znaczenie. Mama. 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 Podświadomość. Dusza tego chłopca stoi otworem przed chirurgiem. Nawet sam Smirnow używa dzisiaj tego rodzaju pojęć na określenie podświadomości. Puls Siergieja osiąga 200 uderzeń na minutę. W
tym momencie następuje dosłownie wycięcie uzależnienia. Komputerowe wypranie mózgu. Tętno spada. Siergiej nie jest już narkomanem. Luka w podświadomości powstała po usunięciu traumy, wypełniana jest teraz pozytywną motywacją. Pomoże ona chłopakowi żyć bez nałogu. Można by skakać z radości, gdyby nie myśl, że jeśli można wyjąć z duszy człowieka zło i zastąpić go dobrem, to można też zrobić odwrotnie. Czy ktoś w Rosji może zagwarantować, że to się nie zdarzy? Внутреннему голосу. Znam cytat z Biblii, który według mnie rozumiany jest niewłaściwie. Jam jest Pan. Nie wiadomo, dlaczego wszyscy uważają, że jest to zdanie wypowiedziane przez Boga. On jest Panem. A tak naprawdę Jam jest Pan oznacza, że ja jestem Bogiem. Ty jesteś Bogiem, On jest Bogiem, ona jest Bogiem. Bóg to Duch Święty, to my. To drugie znaczenie jest ukryte przed szerokimi masami ludzi. A my, mimo że operujemy całkiem materialnymi obiektami, komputerami, programami, strukturami semantycznymi, potrafimy to ukryte znaczenie mierzyć, ważyć, wyrażać w liczbach. Jesteśmy więc blisko tego ducha. Nie jest to taki do końca metafizyczny, niematerialny, irracjonalny obiekt, jak niegdyś uważano.